Przyszliśmy poczulować sobie na Nemo. Pokażę wam, jak tu jest. Pełno ludzi. Można pograć w szachy ludzkie. Tu Monika. Pełno ludzi. Chłopaki chillują. Płynie sobie woda. Jest tak duszno, ja myślę, że będzie jakaś tutaj, nie wiem. Burza, w sumie jeszcze nie było, mamy pogodę super, jeszcze nie było, żeby jakoś lało, jak coś to leje przez 5 minut i za chwilę jest słońce. No, tam jak mówiłam do tej knajpki, pewnie pójdziemy sobie coś zjeść, czegoś się napić. No. I to tyle, mamy u mnie w torebce. I to tyle, będziemy sobie teraz odpoczywać. Tak właśnie wygląda Nemo z daleka. Wszędzie pełno wody. Miasto na wodzie. Ola. O, tutaj za niewielką cenę można się przepłynąć takim właśnie statkiem, zrobić sobie taki rejsik. No za 10 i obejrzeć, euro. Za 10 euro chyba jakoś tak. I obejrzeć Amsterdam od strony wody, od strony kanałów. A tam jest to Nemo, na którym byliśmy przed chwilką. O, wygląda fajnie. Tam właśnie siedziałyśmy do góry. Super miejsce, wszystko z daleka widać. Z tyłu piękna architektura. Oczywiście, gdzie byśmy się nie obejrzały, to te budynki są po prostu zachwycające. I pola. I idziemy. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Wszyscy podziwiają, robią zdjęcia. Jutro tutaj przyjdziemy, bo teraz jest zamknięte i na pewno się zaopatrzymy w jakąś. From YouTube, okay. Okay, now. Okay. Hey everybody, this is Zhenhua Cheng, come from China. And I'm the first time here in the Netherlands, in Amsterdam. I really enjoyed it, with the cigarette and the fantastic bar here. So everybody will like it, yeah? Maybe, I can say something in Chinese, right? Yes, 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 yes. 亲爱的中国朋友们，你们知道吗？现在是在荷兰的阿姆斯特丹，然后这边的 club. Say something for people from Poland, YouTube. Polish. Polish, yes. Zad Russia, abra, obraza brachu bachu malakasha, obraza braki radorasha, chibniu chibniu sum sumcho. Dobry. Budziaski. Budziaski. Cześć. Ciężki. Ciężki dzień. Dopiero wyszłyśmy z domu, bo wczoraj byliśmy na imprezie i zrobiliśmy sobie ucztę. Nawet nie wiem, co to jest. Nie napadły się jakieś sajgonki. To jest coś na ostro. Wygląda trochę jak. Nie mam pojęcia, co w sumie. Pieróg trochę. Jaki pieróg? A nagrywasz dobrze? No. To jest jakaś taka sałatka, to jakieś mięcho. No nie mam pojęcia, to widzę bambusa, kiełki. No i ryżyk. No, jeść. To tyle. Ja muszę tą herbatę zamówić, bo się tam sobie radzę. Ja już sobie zamówiłam. Mam trochę taką śrubę, wiecie, włosy, po prostu nie dramat, ale... Nie miałam siły dzisiaj się szykować, ja się nawet nie pokazuję. Bo wygląda pięknie, ale oczywiście uważam, że nie. Dobra, jemy. Co najpierw sobie spróbuję tej sejgonki. Mega gorąca. Smakuje? Dobra, to spadamy jeść. Pa! Nie dałyśmy rady temu. Mamy tego tyle jeszcze, że naprawdę nie zjemy. A ogólnie siedzimy na Rembrandt placu. I tutaj bardzo ładnie. To jest takie właśnie... chyba to i Lightspring to są takie dwa główne rozrywkowe miejsca, nie? Takie place, jak Place Polna, to się powiedziałaby w Wrocławiu. Tutaj są dwa shopy za nami, jakiś klubik. Tam po drugiej stronie też są kluby, tam właśnie byliśmy wczoraj. No, tak, tam. O, tam dalej pracuje nasza koleżanka. Wow. Co tam się stało? Chyba panowie wypalają albo coś, nie wiem. Aha, no dobra. A tak wygląda pula, która uważa, że nie wygląda ładnie, a wygląda... No, nie, no pokaż się, bo się zaraz walnę. Nie, to teraz mnie zaświeciłaś. Głupia. Idziemy gdzieś jeszcze, czy nie damy rady? Nie dasz rady? No, idziemy do Kaci, do pracy, zobaczymy i potem pomyślimy, no już nie trochę lepiej. Godzina? Czekaj, już, czekajcie, już jest i lepiej. Godzina 22:24. Już dochodzimy do siebie. Nie no, po prostu to jest paranoja, ale no cóż, no wypadnie. Jak mnie postawiła na jedna impreza, ale mocno. Ale z pompą. Dobra, pa. Polusia utknęła. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? No wychodź, ja ci robię ten film. Ach, wie, kiedy myślałam, że mi robisz ładne zdjęcie.
jesteśmy znowu na Muzeum Plain. Muzeum Plain. Postawiam. Ej, a ja wychodzę, a moja taśka została, nie? Tu wejdziesz jakąś panią dołem. Taśka. Taśka. Chwila. Bo sobie właśnie wytukę zęby. Niech to będzie nagrane dla potomnych. Znaczy to już nie pierwszy raz, bo dwa razy wytuknęłam. Wytukłam sobie jedynie. Uwaga, jadę na desce. Uhu! Monisia na szczycie. Czekaj. Typowa. Skręcam. Zrób jakiegoś, jak to się nazywa? Ej, nie będę miała zębów. Teraz coś tam flipa, nie pamiętam. Myślę. No i teraz tam na następną. To wysoko? Na pewno. No na pewno, już raz wchodziłaś. Czekaj, co teraz? Zjedź. No upadek musi być. Monisia ma dobrą przyczepność. Kurwa, czemu mówi do ciebie Monisia jak to downa? Typowa Monisia. Idziemy, bo nie zdarzy. Na tramwaj. Już. Tak? Tak. Jesteśmy na Lake Lane. To jest taki, no tak jak mówiłam, postacznie polda. Mnóstwo knajpek. Można sobie posiedzieć, wypić, zapalić, zajarać. A za tobą też. Bulldog. Tak, tylko czekam aż tramwaj przejedzie. Aha. No jak widać, wróciłyśmy do życia. Co ty mi tam nagrywać? Nie, to jest stylówka trochę. A tu po drugiej stronie, trochę mało widać, ale widać. Ja zaraz zmienię obie strony. Nie no, zdanie prawdziwej dziennikarki po prostu. A tak, kupola sobie dziennikarstwo. A ja... Dobra, zmieniam obiektyw. Ale nie widać w obiektywie, że jest tak ładnie jak naprawdę. Właśnie takie przystępności pola, że tego nie widać. One są też takie nawet bez barwników, tylko takie balsamiki. O raj, jutro tu jestem i ginę w tym miejscu właśnie. To będzie mój koniec. Nie no, nie kupię nic chyba, albo kupię wszystko, no to jedno, prawda. Spacerujemy sobie, ponieważ Pola oczywiście zgubiła bilet. I na noc to kosztuje 20 zł. To troszkę przesada. Dzień dobry. I no i proszę, od razu widać, że Polka. I więc idziemy, pięta palce, pięta palce, pięta palce, pięta palce.